Może ten system start-stop jest niedopracowany. Mało tego, że się nic nie stało. Facet myślał, że ja nie ruszę i już chciał prawie ruszyć, no ale po 2-3 sekundach zaskoczyło i samochód ruszył do przodu. Kupując samochód za taką kasę, to jest, delikatnie mówiąc, przegięcie pyty. No jest, ogólnie jest lipa, tak? Hej, witam w Autostar Test. Dzisiaj kolejny samochód, kolejna Kia. Tak się złożyło. Dealer Kia chyba bardzo mnie lubi. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy Kia Sorento. Kia Sorento w wersji GT Line z silnikiem diesla 2,2 o mocy 197 koni mechanicznych. I teraz tak, pierwsza uwaga, jeśli chodzi o moc. 197 koni, które tak naprawdę robi robotę w przedziale od... Zatrzymałem się na chwilę, bo zaraz Wam objaśnię, o co chodzi. Więc tak, pierwsza sprawa. Prędkość od 70 wzwyż, ta moc tego silnika jest odpowiednia. Jeśli chodzi o niższe prędkości, mniejsze prędkości, to ta moc jest zdecydowanie za mała, dlatego że samochód jest ciężki, samochód jest bardzo duży i niestety nie zbiera się jak potrzeba jeżdżąc w mieście. Dlatego przed chwilą miałem taką chwilę zwątpienia, czy ruszyć, czy nie ruszyć, ponieważ wyjeżdżałem z parkingu, system start-stop zatrzymał silnik, samochód jadący z lewej strony mrugnął mi światłami, że mogę włączyć się do ruchu, bo on skręcał do mnie, u mnie w parking, czyli jest to odwrotność, tak? Robi mnie lewo skręt, a prawo skręt, że tak powiem. I o co chodzi? Tak jak teraz, o. System start-stop, on ogólnie ten system działa dobrze. On działa tak dobrze jak w Sportage, czy też w nowym Seedzie. Tutaj nie ma szarpnięć, ale chodzi o reakcję skrzyni biegów. Skrzynia biegów automatyczna, ośmiobiegowa, i ta skrzynia bardzo spowolnia ten samochód. Chodzi o to, że jak tam stałem i miałem włączyć się do ruchu, nacisnąłem pedał gazu, to praktycznie nic się nie stało. Mało tego, że się nic nie stało, facet myślał, że ja nie ruszę i już chciał prawie ruszyć, no ale po 2-3 sekundach zaskoczyło i samochód ruszył do przodu. Tutaj naciskając pedał gazu, jeżeli chcielibyśmy szybko ruszyć, nie ruszymy. Pierwszy problem, jaki się pojawia, samochód, kierowca odnosi wrażenie, że samochód zaczyna się staczać do tyłu. Nie wiem, jak to fachowo nazwać. Chodzi o to, że naciskając pedał gazu, i to nie w chwili zdjęcia nogi z pedału hamulca, przekładając na pedał gazu, tylko już trzymając na pedale gazu, wciśnięty pedał właściwie, nogę z wciśniętym pedałem gazu, samochód się zaczyna staczać delikatnie o może jakieś 2 cm. To jest odczuwalne. Jest taka dziura, noga praktycznie już jest w podłodze, ale nic się nie dzieje. I dopiero po kilku jakby tych 2 sekundach, tak jak teraz, o, on dopiero jedzie. On zaczyna ruszać. Kupując samochód za taką kasę, to jest, delikatnie mówiąc, przegięcie pyty. Nie wiem, pierwszy raz się z tym spotkałem. Miałem problemy, ale to z systemem start-stop w Kia Stonic, gdzie ten system bardzo szarpał. To samo było w Sportage w wersji przedliftowej. Ale co tutaj się dzieje, no to jestem delikatnie mówiąc w szoku. Teraz mamy czerwone światło i ja Wam postaram się to pokazać. Więc tak, obserwujcie otoczenie, czyli stoję w miejscu, tak? Powiem Wam dokładnie moment, w którym noga moja powędruje na pedał gazu, aby dodać tego gazu. Zobaczymy, sprawdzimy reakcję, ile czasu minie od tego, aż samochód ruszy. Jeszcze chwilę, mam jeszcze czerwone światło. Tutaj moja noga wcale nie jest wolna. Reakcja jest szybka. Praktycznie hamulec gaz jest
blisko siebie. Chodzi o samo właśnie włączenie. I znowu będzie taki moment, jakby samochód się delikatnie staczał. Ja nie wiem, czy on się stacza, czy tego, to jest takie wrażenie. Ale jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Okej, mamy zielone. O! I dopiero idzie, tak? To jest... W chwili, jak powiedziałem, że mamy zielone, to moja noga już była na pedale gazu. Dziwne to jest, bo ogólnie całokształt auta pozytywne wrażenie. Samochód jest bardzo fajny, dobrze wygląda, dobrze się prezentuje, bardzo fajnie się człowiek czuje w tym samochodzie, wewnątrz tego samochodu. Siedzenia są mega komfortowe. Sportaż był ok, ale tutaj to już jest naprawdę komfort na grubo. Regulacja, pełna regulacja elektryczna. Ta wersja, właściwie ten model, który dzisiaj dostałem, jest słabszą wersją tego GT Line, który miałem latem, ponieważ tam było dach był panoramiczny, szklany dach, elektrycznie otwierana tylna klapa, dużo innych gadżetów i to było fajne. Tutaj fotel też dodatkowo miał jeszcze oparcie pod uda, było wysuwane elektrycznie, podnoszone albo obniżane w zależności od potrzeb. To było fajne, to się podobało i stwarzało wrażenie, że siedzimy naprawdę w luksusowym samochodzie. Tam było wszystko na pokładzie. To i tych rzeczy brakuje. I gdybym ten samochód, ten model dostał wówczas, wtedy, no to bym powiedział, że jest fajnie, tak? Ale teraz troszeczkę się rozczarowałem, bo wszedłem do tej jakby tańszej wersji GT Line i nagle się okazuje, że nie ma bajerów, do których się przyzwyczaiłem, jeżdżąc tamtym samochodem. Tutaj tego wszystkiego nie ma i tak jakby człowiek się czuje troszeczkę uboższy. Dobra, nie przedłużając dłużej, za chwilę pojadę na parking, tam zrobię całą prezentację samochodu. Jeżeli mi się uda, ponieważ pogoda dzisiaj jest nie za ciekawa, obecnie świeci słońce, ale wcześniej padało, bardzo jest zimno, wieje, jest zimny wiatr, taki typowy brytyjski zimny wiatr, tak więc pomimo tego, że jest 8-7 stopni na zewnątrz, odczuwalna jest około zera, dlatego nie jest zbyt przyjemnie na zewnątrz, robiłem wcześniej wersję angielską, dzisiaj ze Steve'em. I tak naprawdę poleciliśmy po łebkach, zrobiliśmy to co trzeba, nic więcej tam dodatkowo nie pokazaliśmy, nie powiedzieliśmy, właśnie on nie powiedział, bo było tak zimno, przerażająco zimno, że daliśmy sobie z tym spokój, czy takie tak zwane quick review. Ja tutaj postaram się zrobić troszeczkę bardziej dokładnie, precyzyjnie, a jeśli mi się nie uda ze względu na warunki pogodowe, to wrzucę to w starym stylu, czyli dołożę audio do wideo, które już robiłem wcześniej na tamtym modelu i no po prostu no tak to pójdzie, się mówi trudno. No i nie udało się. Niestety pogoda nie dopisała, tak więc na szybko postaram się zaprezentować wnętrze pojazdu, a następnie wrócimy do problemu dziwnego ruszania naszego Sorento. Wsiadając do Sorento można poczuć się naprawdę bardzo dobrze. Kokpit oraz całe podszybie zostało zaprojektowane w prosty, ale bardzo przejrzysty sposób. Zacznę od foteli, które w tym modelu przebiły swoją wygodą nawet Jaguara F-Pace, o Mercedesie klasy E nie wspominając. Na uwagę zasługuje regulacja fotela pasażera od strony wewnętrznej. Bardzo przydatna funkcja. Duże lusterka zewnętrzne ułatwiające parkowanie. Widoczność do tyłu taka sobie, o widoczności przez tylną szybę możemy zapomnieć. Ale mamy tutaj rewelacyjną kamerę cofania 360 stopni o wysokiej rozdzielczości. Link do testu kamery w opisie pod filmem. No i gwóźdź programu, olbrzymi szklany dach, który robi naprawdę ogromne wrażenie. W części centralnej kokpitu znajdziemy ekran systemu multimedialnego, a pod nim panel do obsługi klimatyzacji z fizycznymi przyciskami i chwała za to. Trochę niżej przyciski do ogrzewania oraz wentylacji foteli. Na samym dole zamykany schowek, w którym znajdziemy dwa gniazda 12V, AUX, USB oraz ładowarkę indukcyjną. Tunel środkowy to zamykane oraz regulowane dwa miejsca na napoje, które w końcu znalazły się w odpowiednim bezkolizyjnym miejscu. Nie wiesz co chodzi, zerknij na mój test SIDA oraz Sportage, a dowiesz się więcej. Następnie wajcha skrzyni biegów, w tym przypadku 8-biegowy automat oraz kilka przydatnych przycisków do obsługi auta, w tym do obsługi zestawu kamer. Trochę dalej mały schowek, podobny do tego z modelu Niro, zupełnie nie wiadomo po co. A następnie miękki podłokietnik, ale o tym za chwilę. Niestety schowek przed pasażerem śmiesznie mały, ledwo mieści tak zwaną Kia Bible oraz instrukcję obsługi. Drzwi miękko wykończone, zarówno góra, jak i cała reszta. Bardzo miękki i wygodny podłokietnik.
a poniżej całkiem spora kieszeń na napoje oraz drobiazgi. Podobnie sytuacja wygląda z tyłu, z tą różnicą, że kieszeń w drzwiach pomieści tylko jedną butelkę wody. Bardzo fajny wyświetlacz. Mamy tutaj zegary, duży zegar, na środku jest to prędkościomierz. W środku jest wyświetlacz LCD, na którym widzimy wszystkie potrzebne parametry, obsługę komputera pokładowego. Tutaj możemy sobie wszystko zmienić, ustawić itd., itd. I to jest fajne. Kolorystyka też ok, biała, białą lubię, nie lubię czerwono-czerwono podświetlanych zegarów. Biała, biało-niebiesko lub tam zielone jeszcze jest ok, ale czerwone to nie dla mnie. Spalanie tego samochodu, tak, jedziemy teraz w trybie komfort i tak, spalanie mamy, okej, no ja tam nie mam dobrego spalania, bo troszeczkę pojeździliśmy ze Steve'em z miejsca na miejsce i tak naprawdę było zimno, silnik nie miał czasu jakby rozgrzać się, osiągnąć odpowiedniej temperatury, dlatego moje spalanie na chwilę obecną, Line Assistant, na chwilę obecną wynosi 22,6 MPG, czyli wrzucę to w napisach, nie wiem to ile to jest, ale na pewno nie jest to mało. Będzie to może jakieś 12 litrów, podejrzewam. Ogólnie samochód przejechał, samochód pokonał do tej pory 3243 mile. I średnie spalanie jest 37,9. O, Line Assistant działa wyśmienicie, tak? To mnie ładnie, ładnie kieruje. Tak więc to spalanie 37 czy 38 było jak odbierałem, czyli ja zaniżyłem to spalanie średnie, ale to 38 MPG to jest 8 litrów, tak? Dobrze mówię? 7? To jakoś tak rzucę napisa, to zobaczycie. Jeśli chodzi o zawieszenie, ono jest fajne, ono dobrze wybiera nierówności. Tutaj nie ma się naprawdę do czego doczepić. Z tym, że to bujanie tego samochodu mnie strasznie denerwuje. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli jedziemy na tak zwanych country roads, jak tutaj raz jeżdżę z punktu A do punktu B, no to samochód się troszkę wychyla. Co jeszcze? Tak jak wspominałem wcześniej, komfort. O, bardzo fajny jest kąt podłokietnik tutaj w tym samochodzie. To mi się podoba. Miejsce w podłokietniku, właściwie schowek jest bardzo, bardzo obszerny i duży. Tutaj bez problemu kubek półlitrowy oraz butelka się mieści, czyli to zdaje egzamin. Co mi się podoba, to to, że sam podłokietnik, bo tutaj otworzę, to on tu w środku jest pusty. To nie jest tak jak w Sportage, gdzie on tam był taki wypełniony, tam była pusta lucha, że tak powiem, powietrze plastiku. I to ograniczało nam ładowność tego schowka. Tutaj tego nie ma. Co jeszcze, tutaj materiały wykończeniowe są bardzo fajne, od strony kierowcy szczególnie, wszystko jest miękkie, tutaj od strony pasażera również. To jest to, czego brakowało mi w DS7. Tu jest miękko, tu potrzebne, tam wiadomo, tam tego nawet nie ma co dotykać, bo tego, bo nikt z tym nie miał na co dzień kontaktu. Tak jak wspominałem w Sportage, że raczej skupiam się na tym, co jest ważne, nad tym, co ja widzę, trzymam kontakt bezpośredni, tak? Czyli tutaj kierownica. Ta kierownica jest o niebo lepsza od tej w Sportage. Ona jest delikatnie miękka, nie jest jakaś tam mega miękka, ale jest. Lepiej się ją trzyma w dłoniach, szczególnie te wypukłości, na które ja zawsze narzekam. Tutaj w tym samochodzie one również są na tej kierownicy, ale są w ogóle nieodczuwalne. Bardzo, bardzo wygodnie kładzie się ręce, nawet w pozycji, w której ja jeżdżę, czyli za 10.2. To absolutnie nie przeszkadza. W Sportage to było nieporozumienie. Tutaj jest ok. Kierownica nie jest zbyt duża, ona to nie jest ścięta na dole, tego mi brakuje troszeczkę jako gadżetu, ale oprócz tego ona jest bardzo fajna. Jest tutaj ładnie obszyta, wielofunkcyjna, tak jak właściwie już we wszystkich modelach marki Kia. Co mi się bardzo podoba tutaj w Sorento, to to, że ekran systemu multimedialnego jest zabudowany tutaj pod podszybiem. To nie jest ten tak zwany doklejony ekranik na gumce gdzieś tam, czy na tym blue tape'ie tak zwanym, tak, że on sobie tak jest, dokleili go, bo nie mieli co z nim zrobić. To jest tak zamontowane w środku i to mi się podoba. Bardziej mi się to podoba niż te wszystkie właśnie odstające ekrany. Cała pozycja za kierownicą jest ok, z tym, że siedzimy, tak jak wspominałem wcześniej, bardzo, bardzo wysoko. Ja nie lubię siedzieć wysoko w samochodzie. W tym samochodzie to siedzenie powinno delikatnie móc się jeszcze obniżyć i wtedy byłoby naprawdę idealnie. Niestety wsiadając z tego samochodu, pierwsze co, no to ręka sięga tutaj w bok, chcemy opuścić, no niestety już nie masz czego opuścić.
No dlatego siedzimy wysoko, ale to ja, zobaczcie, miejsca nad głową mam nadal wystarczająco. Nawet tutaj z tym dachem szklanym, który był w poprzednim modelu, który dostałem latem, to było ok z miejscem nad głową. Nogi, na nogi też jest mnóstwo przestrzeni. Nawet ja jako wysoki kierowca, 193 cm ostatnio mi naliczyli. Byłem na jakimś tam mierzeniu w szpitalu i miałem, zawsze mi się wydawało, że mam 191, nagle się okazuje, że mam 193. No to nie wiem, myślałem, że ludzie jak się starzeją, to maleją, a ja jak się starzeję, to rosnę. No fajnie, no tak 2 cm więcej, czyli jakby samopoczucie się poprawiło. O, właśnie. To jest znowu to. Stoję. Chcę dodać gazu i kompletnie nic się nie dzieje. To nawet nie był zjazd z górki. Przepraszam, pod górkę, tylko właśnie zjazd z górki. To jest największa bolączka tego samochodu. Dobra, powiedziałem wam o przyspieszeniu, powiedziałem wam o spalaniu, powiedziałem wam o pozycji za kierownicą. Te fotele, ja będę do tego wracał, fotele są mega, mega wygodne. To, co lubię w Kia, to właśnie zagłówki, że one są super wygodne. Oprócz tego można regulować przód, tył. To jest też fajne, to nie jest w każdym samochodzie, a w Kii zauważam, że to już jest chyba standardem w każdym jednym modelu. Nie wiem, czy to jest opcja za dopłatą, nie wchodziłem nigdy w szczegóły czegoś takiego, ale nawet jeśli jest, to jest to warte tego, aby dopłacić te parę złotych za naprawdę komfort podróżowania, bo zwróćcie uwagę na to, że większość ludzi, większość kierowców podróżując nie opiera głowy o zagłówek. I ta głowa cały czas jednak, ona się męczy, tak, to mięśnie utrzymują ten łeb. I to może po kilku godzinach jazdy boleć. A tutaj jak ustawimy sobie w odpowiedniej pozycji ten zagłówek, to jednak ta głowa spoczywa na tym zagłówku. I jest fajnie. Tutaj on jest dodatkowo na pierwszy, nie tyle co rzut oka, co dotyk, wydaje się być twardym, takim sztywnym, ale gdy oprzemy od niego głowę, to jest naprawdę, jest idealnie. Nie wiem, czy czasem to ruszanie, czy to jest wina skrzyni biegów, czy raczej tego systemu start-stop tutaj. Bo jakby nie dopuściłem teraz do całkowitego wygaszenia silnika, on jakby zgasł na ułamek sekundy i moja noga automatycznie dotknęła pedału gazu i ten samochód płynnie ruszył. Może ten system start-stop jest niedopracowany. Ze skrzynią biegów razem to jakoś tam współpracuje i no jest, ogólnie jest lipa, tak? Teraz za chwilę znowu stanę, na razie się jeszcze toczę. Okej, stanąłem i teraz tak, włączył się silnik, o, teraz poszedł, okej, teraz poszedł. Może gdybym wyłączył start-stop, byłoby inaczej. Gdzieś tu, okej, dobra, start-stop jest włączony i teraz zobaczymy, jak to będzie działać. To jest najlepszy sposób na to, aby to sprawdzić. Tutaj jest taka ulica, przez którą muszę przejechać, bo nie mam innej opcji, aby to objechać z innej strony. I tutaj jest mnóstwo właśnie świateł. Tak więc za chwilę tak czy inaczej będę zmuszony stanąć w miejscu i wtedy zobaczymy, czy samochód ruszy płynnie. Jeżeli ruszy płynnie, znaczy się, że skrzynia biegów jest ok, a problem jest jednak tutaj z systemem start-stop, który przechwaliłem na początku, ale zaraz zobaczymy. Ok, mamy czerwone światło, stoimy w miejscu, wydaje ok, zielone się załącza, idę, ok, start stop działa z dużym opóźnieniem. To jest problem w tym samochodzie, czyli to, co do tej pory powiedziałem na temat skrzyni biegów, muszę wycofać, muszę sprostować. Jeżeli ktoś jeszcze ogląda to wideo, no to dotarł do końca, tak? Dotarł do końca i znaleźliśmy, że tak powiem, wspólnie powód tego śmiesznego ruszania. Ci, którzy nie obejrzeli do końca, no to trudno, no, myślą, że jest wina skrzyni biegów, czyli wideo zawsze warto oglądać do końca. Jeśli chodzi o bagażnik, no to jest ważne, jest sporych rozmiarów, z tym, że tak jak w większości samochodów siedmioosobowych, gdy korzystamy z 7 siedzeń, mamy ograniczoną ładowność i tamta ładowność jest taka bardziej na jedną wąską, dużą torbę lub dwie małe. Czyli 7-osobowa rodzina na pewno nie spakuje się na wakacje, chyba że będzie jakaś przyczepka lub też boks dachowy. No to wtedy można się załadować, zapakować i jechać.
Jeżeli, rzadko kiedy jest siedmioosobowa rodzina, ale jeżeli byłoby 6 osób na pokładzie, to w tym momencie to jedno z tych ostatnich siedzeń może być złożone i wówczas mamy płaską podłogę i dosyć sporą przestrzeń bagażową, którą możemy mieć w każdym innym samochodzie kompaktowym, bo tego jest naprawdę nam dużo. No a gdy już całkowicie złożymy te dwa siedzenia tylnej ostatniego rzędu, no to wówczas mamy ogromną przestrzeń ładunkową. Ja nawet wszedłem do tego samochodu i się w nim położyłem. Tam jest to siedzenie, siedzenie pasażera zostanie przesunięte najbliżej kokpitu, to wówczas mamy, z tego co pamiętam, 201 lub 202 cm. Czyli no, tam już jest spora przestrzeń, tam można spać w tym samochodzie. Można w nim spać. Miejsce z tyłu. Ja wsiadałem, w wersji angielskiej to będzie pokazane, jak ja wsiadam tutaj za siebie. No mówię, jest Steve, bo później jestem ja. I pojawia się taki problem, że tak mam na styk tego miejsca, tak? Moje nogi, właściwie kolana dotykają tej skorupy, której nienawidzę z tyłu na przednich fotelach. To jest, że tak powiem, minus tego samochodu. Tutaj, jeśli chodzi o miejsce pasażera, to jak tutaj usiądę wygodnie, wiadomo, że tu potrzebuję mniej, jest mi potrzebne mniej miejsca niż tutaj na fotelu kierowcy, to wówczas mogę usiąść bez problemu sam za sobą, mam miejsce i jeszcze usiądę z tyłu w trzecim rzędzie, tak, usiądę w trzecim rzędzie. Siadając w trzecim rzędzie jestem... Okej, mogę tam usiąść, to oparcie podniosę, ale podniosę je tak na 90 stopni. Nie mogę dalej, bo wtedy już się nie zmieszczę. Ale tak na 90 prawie stopni to się mieszczę tak na styk, czyli jest dużo tego miejsca, szczególnie, że to ostatni rząd, fotele z ostatniego rzędu są pełnowymiarowe i to jest bardzo fajne. To nie jest takie jakieś tam główienko, które tam się chowa w podłogę i to wyciągamy. To są naprawdę fajnie zrobione, są lepsze. Wszystkie fotele są dobrej jakości, są naprawdę super. Ale te fotele właśnie w ostatnim rzędzie, moim zdaniem, są lepsze jakościowo od foteli na tylnej kanapie w Toyocie CHR. Tam to, delikatnie mówiąc, była lipa. Ja pamiętam, że to tak wszystko sprawiało takie wrażenie, jakby się miał zaraz rozsypać. Okej, sprawdzamy tego asystenta toru jazdy. Nie wiem, czy widać moją kierownicę. Mam nadzieję, że widać. Na razie jadę. Ładnie trzyma. Jeszcze jadę. Nie no, trzyma tor idealnie. To było na tyle, jeśli chodzi o samą jazdę tym samochodem. Postaram się zrobić z tego jakiś tam właśnie filmik z jazdy. Chociaż osobiście ja nie lubię takich filmów, bo to jest takie nudne, nie wiem, oglądanie dziada, który prowadzi i tam sobie tam pierdzieli głupoty, tak? Nie wiem, jeśli ja mam coś ciekawego do powiedzenia, to okej, ja tak mówię, tak na żywca lecę z głowy. Ci, którzy robią w ten sposób filmiki, to oni się przygotowują i mają samochody prasowe i mają, że tak powiem, więcej czasu spędzają w tych samochodach. To jakby to nie było, to są bardziej przygotowani do tego. Ja tym samochodem pojeździłem ostatnio troszeczkę, teraz jeżdżę z nim dzisiaj, właściwie pierwszy dzień, odbrałem go rano i tak sobie nim jeżdżę. No i postanowiłem nagrać to, co nagrywam. Dobra, ja już się z wami żegnam na chwilę obecną. Tyle jeśli chodzi o kije. Zapraszam oczywiście do odwiedzenia mojej strony internetowej w serwisie Autostart.test pod adresem autostart.test.com. Ja już się z wami żegnam. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.